Dzisiejsza uroczystość rozpoczyna 75. rocznicę powstania w getcie warszawskim. Każdego roku z okazji rocznicy wybuchu powstania w getcie warszawskim polski minister obrony narodowej bierze udział w uroczystościach organizowanych przed pomnikiem wspólnego męczeństwa Żydów i Polaków. Monument został wzniesiony na zbiorowej mogile 7 tysięcy zamordowanych podczas masowych egzekucji. Jest to zarazem cmentarz mauzoleum. Uroczystości organizowane wspólnie z Fundacją Rodziny Nissenbaumów przypominają o bohaterskich bojownikach, ale również dają możliwość przywołania wieloletniej tradycji więzi kulturowych oraz duchowej i materialnej spuścizny polskich Żydów zniszczonej w tak nagły i brutalny sposób podczas II wojny. Niech żyje braterstwo broni i krwi walczącej Polski. Pamiętajmy zawsze o tym braterstwie broni i braterstwie krwi. Pozwólcie Państwo, że w imieniu pomordowanych i zmarłych, którzy leżą na tym terenie, podziękuję panu ministrowi Siemoniakowi za to, że przed kilku laty wziął również pod uwagę i umieścił w planach uwiecznienia pamięci ofiar pomordowanych, pogrzebanych na tym miejscu. Wszystkie osoby, które uczestniczą w dzisiejszej ceremonii, oddają w ten sposób należny szacunek wszystkim poległym i zmarłym.